słodkie kryształki. Alicja Nasturcja była najbardziej zgorzkniałą osobą w naszym miasteczku. Mieszkała w wąskiej, zielonej kamienicy, miała patykowate nogi i włosy gładko spięte w okrągły kok. Nosiła zawsze starannie wyprasowane sukienki, czyste buty z okrąglonymi czubkami i drewniane korale. Nigdy do nikogo się nie uśmiechała i z nikim nie rozmawiała dłużej niż to było konieczne. Podobno kiedyś zrobiła się zielona na twarzy, groźnie spojrzała na jakąś dziewczynkę, mruknęła coś pod nosem i zamieniła ją w śmierdzącego gluta. Dlatego kiedy spotkałam ją na ulicy, ja, Cycylka Knedelek, grzecznie się kłaniałam i bardzo szybko oddalałam. Wszystko jednak zmieniło się pewnego listopadowego dnia, gdy szłam do sklepu po pudełko ołówków. Ojej! Usłyszałam nagle i zobaczyłam kilka pomarańczowych kul turlających się w różnych kierunkach. Moje pomarańcze! Rozpaczliwie zawołała pani Alicja, biegnąc za najmniejszym toczącym się owocem. Pomogę pani, zaproponowałam i nie czekając na pozwolenie zaczęłam zbierać pomarańczowe kule. Po chwili stałyśmy obok siebie nieruchomo, jakbyśmy pozowały do obrazu. Pani Nasturcja z trzema pomarańczami i dziurawą torbą oraz ja z pięcioma pozostałymi owocami. Co tylko pomożesz mi zanieść je do domu? Spytała po chwili właścicielka pomarańczy i wymownie spojrzała najpierw na pomarańcze, a potem na torbę, jakby chciała uzasadnić swoją prośbę. No tak, powiedziałam krótko i poszłyśmy. Pani Nasturcja przodem, a za nią ja, Cycylka Knedelek. Wiedziałam jednak, że nie mogę przekroczyć progu jej domu. Antek mówił, że kto to zrobi, tak? Natychmiast jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zostaje przeniesiony do kuchni i nie może z niej wyjść, dopóki nie zje talerza zupy z dżdżownicami. Wejdź proszę, zwróciła się do mnie pani Alicja, kiedy odłożyła trzy pomarańcze na komodę stojącą przy drzwiach. Napijemy się herbaty. Bardzo chętnie, ale nie mogę, bo muszę kupić ołówki, wytłumaczyłam się szybko. Musisz kupić ołówki? Powtórzyła wolno pani Nasturcja i zrobiła dziubek z ust. Potem pochyliła się nade mną i wskazała palce szufladę w przedpokoju. Otwórz ją, proszę, powiedziała stanowczym głosem. To już koniec. Pomyślałam, pewnie zaraz znajdę się w kuchni i będę musiała zjeść zupę z długich, obrzydliwych stworzonek. Nie chciałam zdenerwować pani Alicji, bo mogłaby mnie zamienić w zielonego gluta, więc wolno weszłam do środka. Otworzyłam szufladę i moje oczy natychmiast zrobiły się wielkie jak jajka. W szufladzie było chyba ze 100 pudełek, w których równo jak żołnierze na zbiórce leżały ułożone ołówki. Proszę. Mruknęła pod nosem gospodyni domu i podała mi największe pudełko. To dla ciebie, Cycylko. Miałam kiedyś fabrykę ołówków, dodała jeszcze. Ja nie mogę przyjąć takiego prezentu, wzbraniałam się. Możesz, możesz, powiedziała tylko pani Nasturcja i zaczęła iść w kierunku kuchni, co oznaczało, że ja mam pójść za nią. Poszłam, nie miałam już bowiem ołówkowej wymówki ani żadnej innej. Pani Alicja wsypała liście herbaty do imbryka, zalała je gorącą wodą, a ja rozglądałam się po pomieszczeniu. Było tu jakoś dziwnie. Wszędzie królowała szarość, która tłamsiła inne kolory, a z kątów i szpar w podłodze wyglądał smutek. Czymś panienkę poczęstuję, powiedziała gospodyni, nalewając herbatę do filżanek. Nie martw się, nie będzie to zupa, o której mówią dzieci z naszego miasteczka. Nigdy, nigdy takiej nie ugotowałam. Dodała jeszcze i postawiła obok filiżanki spory kawałek ciasta. Proszę, posmaruję miodem, bo choć wsypałam bardzo dużo cukru, ono nadal nie jest słodkie. Nie ma już takiego słodkiego cukru jak za moich młodych lat. Westchnęła pani Alicja, delikatnie unosząc kąciki ust. Ciasto okazało się najsłodszym ciastem, jakie w życiu jadłam. Kiedy przełykałam kolejne słodkie kęsy, pani Nasturcja wkładała do herbaty kolejne porcje miodu, narzekając: gorzka, jaka gorzka ta moja herbata. Mogę panią o coś spytać? Odezwałam się nieśmiało. Proszę.
powiedziała pani Alicja, smarując ciasto grubą warstwą miodu. Dlaczego pani jest taka smutna? Bo wszystko jest smutne i szare, kochana Cecylko. Gdyby chociaż tęcza była kolorowa tak jak dawniej. I nie przekonuj mnie, że jest inaczej. To może pójdzie pani ze mną na spacer, zaproponowałam. Chyba żartujesz. Za chwilę południe, na ulicach będzie dużo ludzi, a ja tego nie znoszę. To może odwiedzimy panią Ludmiłę, zajrzymy do drewutni pana Lojzego lub pójdziemy do lasu. Wysypałam z siebie kilka kolejnych pomysłów. Kury Ludmiłę za głośno gdaczą. W drewutni Lojzego jest tyle rupieci na podłodze, że można się nie przewrócić, a w lesie na pewno są kleszcze. Odpowiedziała od razu na moje propozycje pani Nasturcja. Podziękowałam więc za ołówki oraz poczęstunek i poszłam. Idąc do domu, zastanawiałam się, jak mam pomóc tej smutnej pani. Przecież nie mogę pozwolić na to, by w naszym miasteczku był ktoś tak przygnębiony. Nigdy nie widziałam nikogo tak smutnego. Powiedziałam, kiedy do turkusowej szopy przyszli moi przyjaciele. Czy ty przypadkiem nie jadłaś zupy z dżownic? Spytał Antek. No nie! Naprawdę nie, wrzasnęłam. Jadłam ciasto, które było słodkie jak ulepek, a ona smarowała je miodem i nadal twierdziła, że nie jest słodkie. W ogóle się nie uśmiechała i powiedziała, że tęcza jest szara. Musimy jej pomóc. Naprawdę musimy jej pomóc, mówiłam drżącym głosem. I chyba to przekonało moich przyjaciół. Co zrobimy? Zastanowił się Antek. Kupimy ciężarówkę słodkich kryształków, 3 baryłeczki miodu, karton krówek ciągutek i żelki wypełnione słodkim owocowym syropem. Zaczęła gąsko Walerka. Po takiej porcji słodyczy każdy by się uśmiechnął. Ja na pewno, gę, dodała. Chyba tylko dentysta, pokiwała głową Joasia. To może połaskoczemy ją jej stopy piórkiem, wpadła na pomysł Lusia. A może po prostu flip i flap, powiedziała tylko Lusia i ten pomysł podobał się najbardziej. Mamy do pani wielką prośbę. Zaczęłam, kiedy Alicja Nasturcja otworzyła nam drzwi. Słucham, powiedziała wolniutko gospodyni. Musimy na jutro do szkoły zrobić recenzję kilku filmów z panem Flipem i panem Flapem, ale niestety zepsuł się nam projektor. Czy możemy obejrzeć je u pani? Będziemy bardzo cicho, to jest komedia, ale nie będziemy się śmiać. Proszę, zgodziła się pani Nasturcja i włączyła projektor. Może obejrzy je pani z nami? Nieśmiało zaproponowałam. Nie lubię takich smutnych filmów. Westchnęła i poszła do kuchni. A my ryczeliśmy ze śmiechu, oglądając kolejne odcinki. Nagle, kiedy aktor zlizywał słodki krem z nosa i brody, nad naszymi głowami przeleciał tort z bitą śmietaną. Zamarliśmy. Zawsze chciałam to zrobić. Zaśmiała się Alicja Nasturcja i od tego dnia śmiała się codziennie. A kiedy Cecylka robi coś dobrego, to czuje się tak, jakby jadła ciasteczko z leśnymi poziomkami.